A widząc wichurę, Piotr zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 30 werset. Czas tonięcia to czas modlitwy. Piotr zapomniał o modlitwie, gdy wyruszył w tę ryzykowną drogę. Jednak, gdy tylko zaczął tonąć, okoliczności, w których się znalazł, spowodowały, że szybko sobie o niej przypomniał i zaczął wołać o pomoc. Wprawdzie późno, lecz nie za późno. Cierpienia cielesne czy duchowe skłaniają nas do modlitwy. Tak jak lis, który biegnie do swojej nory, i ptak, który ucieka do lasu, by tam się schronić przed niebezpieczeństwem, tak samo znajdujący się wśród prób i pokuszeń wierzących śpieszy przed oblicze Pana, aby tam znaleźć miejsce schronienia. Modlitwa jest bezpieczną przystanią wierzącego. Tysiące statków zniszczonych przez duchowe warunki pogodowe znalazło tam swoje schronienie. O ileż lepiej byłoby jednak, gdybyśmy, gdy nadejdzie sztorm, dotarli do przystani ze wszystkimi żaglami. Krótkie modlitwy są wystarczająco długie. Wołanie Piotra zawierało jedynie trzy słowa, które zdążył z siebie wyrzucić, a jednak były one wystarczające. Ważna jest głębia, a nie długość modlitwy. Poczucie potrzeby jest wielkim nauczycielem zwięzłego wyrażania się. Gdybyśmy mniej obrastali w pióra pychy, a mieli większe skrzydła wiary, nasze modlitwy miałyby o wiele większą wartość. Cenne rzeczy zajmują mało miejsca, a wiele długich przemówień mogło zostać zawartymi w tak krótkiej prośbie jak ta Piotra. Właśnie tam, gdzie my jesteśmy u kresu, dopiero się zaczynają Pana możliwości. W tak krótkiej modlitwie jak modlitwa Piotra, poczucie zagrożenia zmusza nas do wołania w trwodze o pomoc. Wtedy ucho Pana Jezusa słyszy, a Jego ręka nie zwleka, aby przyjść z pomocą. Często wzywamy naszego Pana w ostatniej chwili, ale Jego ręka nadrabia nasze spóźnienia natychmiast skutecznym działaniem. Być może właśnie jesteś otoczony przez zburzone fale nieszczęścia. Podnieś więc swój wzrok w modlitwie ku Zbawicielowi, a będziesz mógł odpocząć w pewności, że On nie pozwoli tobie zginąć. Tam, gdzie my nie możemy nic, tam Pan Jezus może wszystko. Zwróć się do Niego z prośbą o pomoc, a On wszystko dobrze uczyni.